Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Fopremier. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki odcinek trochę miszmaszowy. Już Wam powiem, dlaczego miszmaszowy, dlatego że chciałam Wam pokazać przegląd dwóch zapachów, które w końcu mam w swojej kolekcji, a przy okazji ruszyć, co kupiłam w Black Friday. Nie ma ich za dużo, tych rzeczy, no ale mam nadzieję, że znajdziecie ten odcinek interesujący. Przy okazji zachęcam Was oczywiście też do subskrypcji mojego kanału, kto jeszcze na nim nie zagościł na stałe. No i zapraszam do lajkowania i komentarzy. Bardzo się cieszę z każdego komentarza. Wczoraj w końcu udało mi się odpowiedzieć na wszystkie komentarze, byłam bardzo, bardzo zajęta w związku właśnie z Black Friday, ale zacznijmy. Jak powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek będzie taki miszmaszowy, czyli po trochu wszystkiego, po trochu trochę o zapachach, które wpadły w moje ręce i o którym kiedyś wspomniałam, ale nie miałam go, że tak powiem, dokładnie tu, żeby Wam pokazać. A na tyle mnie ten zapach urzekł, a jeszcze są dyskanty, więc może komuś się na tyle spodoba mój opis, bądź interesuje się właśnie takimi zapachami, że jeszcze je dostanie. Słuchajcie, ale zaczynając szybciutko, to jest, słuchajcie, tester, dlatego nie mam korka. Te zapachy były u mnie lansowane, słuchajcie, w sklepie. Jest to seria zapachów Salvatore Ferragamo z serii Giardini di Seta. Ja sobie tak właśnie czytam, że one są bardzo takie musujące, świetliste, eleganckie, bardzo wyrafinowane, ja bym powiedziała, w doborze tych składników, zaraz Wam powiem dlaczego. I są właśnie, to są cztery zapachy, jeśli dobrze pamiętam, ze Story di Seta Collection. I one mają taki ekskluzywny akord, który używa specjalnych składników biodegradalnych, jeśli dobrze to wymawiam. I powiem Wam, że aż 99% są biodegradowalnymi składnikami. Są w przepięknych, słuchajcie, naprawdę to jest dzieło sztuki. Każda z tych kolekcji ma specjalnie tutaj taką imitację kwiatów i jest odzwierciedleniem tego, co możecie w nim znaleźć. W tym zapachu, który dzisiaj będę omawiać, Giardini di Seta, jest przede wszystkim, słuchajcie, nie zaglądałam wcześniej, co jest. Powiem Wam szczerze, że ten zapach poleciła mi moja koleżanka z pracy, bo wie, że mój gust jest bardzo wybredny i nie zawsze właśnie wszystkie zapachy lubię, i mówię do niej tak: słuchaj, znajdź mi taki zapach, który by przypominał mi trochę Baby Doll YSL, trochę In Love Again też. No i ona mówi: dobrze, spróbuję Ci znaleźć. I słuchajcie, mimo że jestem bardzo, bardzo wybredna, znalazła ten zapach w dziesiątkę. To są zapachy z tej serii, które mogą być używane w połączeniu. Najbardziej właśnie przypadł mi do gustu ten. Już Wam mówię, co jest w środku. W środku jest czerwony rabarbar, jest też kwiat sakura. Może dlatego, idąc właśnie w takim kierunku japońskich reminiscencji, ten zapach mi się podoba. Jest to taka fantazja na temat inspiracji takich trochę cherry blossom, więc tym kwiatem wiśni, a takimi kwiatowymi reminiscencjami. Jest też madagaskarski vetiver, nigdy o nim nie słyszałam, i on jest bardzo, bardzo taki świeży. I słuchajcie, i na tyle, co tu podają. Ta kolekcja, słuchajcie, jest bardzo specjalna. Ona jest ekskluzywnie w niektórych sklepach, tak mi się wydaje, bo nie widziałam jej wszędzie, ale byłam trochę zajęta, więc nie zrobiłam takiego typowego researchu. Ale powiem Wam, jest inspirowana właśnie taką ponadczasowością, a także jedwabiem. Nie wiem, czemu tutaj muszę się troszkę wczytać, dlaczego ta Salvatore Ferragamo właśnie ma takie upodobanie do jedwabiu. Być może ja pamiętam tutaj z opowieści japońskich tu Kanibo di Sensei Kanebo, że właśnie to był taka ma tyle akurat wspaniałych właściwości jedwab, że może dlatego
a tutaj jest taką inspiracją. Słuchajcie, jest to bardzo rzeźki zapach. Ja sobie już tak patrzę, słuchajcie, co można wspomnieć o tym, o tej całej inspiracji, jeśli chodzi o Gardini di Seta. Ale tak pokrótce Wam właśnie tutaj streściłam. Powiem Wam, że on jest bardzo powietrznym zapachem, bardzo takim solarnym, bardzo świeżym. Jest niesamowity, naprawdę. Słuchajcie, jest nim coś takiego, że Was zapiera dech, jest, czujecie się bardzo świeżo, bardzo jakby dotlenione, takie orzeźwione, a jednocześnie ten pazurek, ten czerwony rabarbar, ten w ogóle ten, tam ta nutka taka cherry blossom jest bardzo stonizowana. Wydaje mi się, że ten rabarbar i ten vetiver madagaskarski jest bardzo zaostrzony, ale polecam wszystkim właśnie osobom, które szukają odpowiednika Baby Doll. Jest to, jest w nim coś takiego, słuchajcie, takiego bardzo rzeźkiego. Wydaje mi się, że jest też czerwona porzeczka, ale poszukam, czy rzeczywiście w każdym, bo nie podają tak, przynajmniej nie natrafiłam tutaj, co dokładnie jest, ale może przyjrzę się na fragrantice. I jest to zapach bardzo, bardzo taki pełen uniesień, pełen takiej kwintesencji, świeżości, takiego czystego powietrza, czystej bryzy, a przy okazji wydaje mi się, że będzie to zapach pewnie letni, ale tak jak Wam powiedziałam w odcinku którymś tu z kolei, te zapachy cytrysowe u mnie dominują i tak jak to powiedział Salvatore Ferragamo, te zapachy z tej serii, czemu nie ubierać jak właśnie sukienkę, i dorzucać swoje takie akordy z tej kolekcji bądź z innej kolekcji i layerować właśnie te zapachy. Słuchajcie, przepiękny zapach, przepiękne buteleczki. Z tej kolekcji, słuchajcie, ja sobie jeszcze tu otworzę, jest cztery zapachy. Jeden się nazywa Dżungle di Seta, następny Savan di Seta, jeśli dobrze czytam, i Ocean di Seta, i Gardini di Seta, czyli mnie najbardziej przypadł do gustu właśnie ta inspiracja tym ogrodem wiśni i tą niebagatelną świeżością. Jeżeli macie możliwość, powąchajcie zestaw tych zapachów, naprawdę nie pożałuję. W krainie właśnie kwiatów wiśni, ja Wam nie powiedziałam, ja udało mi się w końcu wyjechać ostatnio do Ameryki, byłam w Kanadzie i słuchajcie, w związku z tym, że u nas nie można dostać Bath & Body Work, a słuchajcie, wiem, że w Polsce jest, u nas podobnież mają otworzyć tutaj sklep, ale widzę, że Next ma. Ja przywiozłam sobie właśnie tutaj z Ameryki ten Bath & Body, Cherry Blossom. Słuchajcie, to są moje ulubione zapachy. Nie udało mi się dostać mgiełki do ciała i chciałam Wam ją gorąco też polecić, bo ja miałam wcześniej. Natomiast nie mogłam przewieźć ze względu na to, że no, były to dość duże pojemności. Ale zużywam sobie pomału ten Japanese Cherry Blossom. Mam jeszcze ten balsam. To są piękne zapachy. Ja słyszałam, że one mają w sobie bardzo dużo kolorantów, jeśli dobrze mówię, właśnie takich koloryzujących składników, które niby są kancerogenne. Ja nie wiem, czy tak jest naprawdę, czytałam o tym, ale ja Wam powiem, że ja mam dużą sentyment do tutaj Bath & Body Work. Bardzo lubię ich zapachy, lepiej niż Victoria's Secret. Pewnie pochodzą z podobnej fabryki, ale gorąco Wam polecam, jeżeli właśnie lubicie takie wiśniowe zapachy, bardzo, bardzo przepiękne. Żałuję właśnie, że nie mam tej mgiełki, ale jeszcze w związku z tym, że jest ten weekend Black Friday, to być może dokupię sobie tu, jeśli dostanę w dobrej cenie mgiełkę do ciała. Takim zapachem, który chcę tu wspomnieć i który właśnie mam z takiej specjalnej paczki, to jest Si Passione, Passione Intense Giorgio Armani, jeśli dobrze czytam, czyli zapach pełen pasji z 2020 roku, z Black Currant, czyli z czerwoną porzeczką, z czarną porzeczką, przepraszam, takim syropowym, kandenzowanym jakby wytworem, z jaśminem, z białym piżmem, z paczulą, cedrem i wanilią. Jest on kwalifikowany jako taki owocowo-drzewno, troszkę pudrowy zapach. Słuchajcie, ja słyszałam o tym zapachu już dawno, natomiast nigdy jakby nie chciałam ich spróbować. W końcu tu dostałam od znajomej taki zestaw przy zakupie i właśnie jest taka piękna miniaturka. Słuchajcie, bardzo proszę. Ona była z tą właśnie piękną, czerwoną, pełną pasji
takim lakierem do ust i w takiej przepięknej, właśnie typowo Giorgio Armaniowskim, że tak można powiedzieć, klacz, tak jak właśnie torebeczce. Ale słuchajcie, ja nigdy tego zapachu nie wąchałam. Ja wiem, że on zbiera dużo pozytywnych opinii właśnie na internecie. Ja go teraz dopiero jakby Wam przetestuję. To jest ta wersja Intense, słuchajcie. No słuchajcie, jest ona bardzo, bardzo, bardzo słodka. Po tym świeżym zapachu tutaj jest Ferragamo, Salvatore Ferragamo. On jest rzeczywiście bardzo słodki. Wiecie co? Przypomina mi pierwsza nuta, taka, która teraz tu mi się roztacza. Przypomina mi Karolinę Herrerę. Naprawdę, bardzo podobny zapach. Jest to zapach na pewno bardziej słodki, a taki elektryzujący, wytrawny, może nie wytrawny, może nie użyłabym tego słowa wytrawny, ale taki zapach właśnie pełen pasji, charyzmy i na pewno nie przejdziemy obojętnie kogoś, kto używa ten zapach. Powiem Wam, że pierwsza moja taka refleksja, jak go nie wąchałam wcześniej, jest, że mi się podoba. Gdzieś jest ta właśnie ciepła, pudrowa nuta, ale bardzo słodka. Ja ostatnio bardzo lubię, może dlatego, że robi się bardzo zimno, chłodno. Ja słyszałam, że w Polsce pada śnieg. U nas podobnież ma też, na razie jest zimno, ale słonecznie. Bardzo, bardzo fajny zapach. Rzeczywiście bym powiedziała dla kobiety takiej gorącej, hiszpańskiej krwi, gdzieś tam lubiącej właśnie takie bardzo słodkie, kandyzowane zapachy, bo jest to na mnie dominująca nuta właśnie takiej wanilii, gdzieś tam patchouli i tej czarnej porzeczki. Powiem Wam, że buteleczka jest przepiękna, jak na taką pojemność 15 ml, którą dostałam. Cudowna, fajna, a i pięknie będzie wyglądać na toalecie. Jestem ciekawa, co Wy myślicie na temat tego zapachu. Ja muszę się przyjrzeć, ale gorąco polecam właśnie poprzedni zapach, jeżeli tylko będziecie miały możliwość właśnie to z tej serii ogrodów Seta, może to jest jakieś egipskie fluorescencje też, nie fluorescencje, a reminiscencje, przepraszam, Salvadora Dali, nie wiem, ale jest przepiękny. No ale już jeszcze patrząc tutaj też na zdobycze właśnie z Black Friday, ja powiem Wam, że jestem strasznie zmęczona, przepraszam, że może dzisiaj chaotycznie ten odcinek jest, ale jestem taka zmęczona, słuchajcie, robiłam takie 4 duże shifty w pracy i w związku z Black Friday naprawdę było mnóstwo ludzi. No ale mówiłam o zaostrzeniach znowu i pokażę Wam jeden zestaw, który dla Estee Lauder tutaj wypuściło na świąteczny czas, w bardzo dobrej cenie, słuchajcie, tu jest ta główna maskara, 2 pełne eyelinery, taki kawowy kolor i czarny, który dzisiaj mam z żelem do brwi, słuchajcie, po przecenie był tylko 20 chyba funtów kosztował, normalnie sama maskara kosztuje 26, także bardzo fajnie się, ja powiem Wam, też sobie nabiłam go, dlatego że no sama maskara kosztuje, tak jak Wam wspomniałam, 26, a jeden eyeliner tylko kosztuje 20, a mamy tu 2 plus jeszcze ten eyebrow gel, także to są takie moje mini zdobycze. Nie kupowałam za dużo, słucham, kupiłam jeszcze, że tak powiem, z rzeczy tutaj typu torebka i buty. Może Wam pokażę, jak będziecie chcieli, ale mówię, to tylko na życzenie. Bardzo dużo fajnych rzeczy było i bardzo dużo perfum przecenionych. Myślałam właśnie o Notino, żeby tu coś zakupić, ale mówię, nie miałam na to czasu, ale w związku z tym, że udało mi się w końcu być posiadaczką tych przepięknych perfum i wiem, że ktoś pytał mnie o zastępstwo dla Baby Doll, bo właśnie takie świeże jeszcze perfumy, to cieszę się, że mogę Wam przedstawić, no i pełne pasji właśnie z tej kolekcji Intense Giorgio Armaniego. Powiedzcie mi, czy któryś spróbowałyście, czy Wam się podoba, jakie właśnie zapachy bardziej podobają Wam się na takie zimowe dni. Na pewno wydaje mi się, że będzie tu taki bardziej propozycja w kierunku C niż tu Giordani di Seta, ale chętnie wysłucham każdych komentarzy. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że
miło Wam się oglądał odcinek. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji. Kto jeszcze nie jest, to moim subskrybentem i gdzieś tam podgląda mnie, ale jeszcze nieśmiało nie zasubskrybował. No i oczywiście do komentarzy. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa, pa.